Witajcie w pozytywnej kuchni. Pokażę Wam dziś, jak przygotować sos orzechowy do knedli i pierogów. Bazą takiego sosu jest masło oraz bułka tarta, do których dodaje się miód i orzechy. W rondelku na małym ogniu rozpuszczam masło z miodem. Jeśli nie masz miodu, możesz zastąpić go cukrem, najlepiej brązowym, ale może też być biały. Do masła i miodu dodaję orzechy, grubo posiekane, włoskie mogą być ze skórką, można też zastąpić orzechy włoskie orzechami nerkowca. Do sosu dosypuję bułkę tartą i mieszam całość oraz podsmażam delikatnie na małym ogniu, aż sos uzyska złoto-brązowy kolor. Gotowym, gorącym sosem polewam świeżo ugotowane knedle i podaję. Zapraszam Was po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!